kiełbaska, woda, musztarda. Jest Szkocja, no to jest po prostu niespotykana pogoda. Jest tutaj dzisiaj podobno cieplej niż w Madrycie. A to już pokazywałem wam, czy jesteśmy jak bracia. No super! No, to jest jakaś deska. Tak, ona jest napędzana jakimś silnikiem. Spontaniczny grill, spontaniczna, piękna pogoda, 9 wrzesień, dzisiaj mamy 26 stopni w cieniu, a przypominam, że jesteśmy w Szkocji, także jest po prostu miazga. Dowiedziałem się, że ostatni raz taka pogoda była 100 lat temu. Bardzo dobra, kurczakowa, jak ktoś je mięso, to polecam. A my ją zrobimy dzisiaj na grillu. Jest po prostu mega, no jest tak jak mówiłem, 9 wrzesień, jest 26 stopni w cieniu, sprawdzone, potwierdzone. Jest Szkocja, no to jest po prostu niespotykana pogoda. Jest tutaj dzisiaj podobno cieplej niż w Madrycie, więc no ciekawa, taka ciekawostka. No więc spontaniczny wypad za miasto, zrobimy sobie grilla. Piłaś alkohol? Nie, dzisiaj tylko kiełbaski. Zapomniałaś alkoholu? Bardzo śmiesznie. No ale ja się tak chwalę, a tak naprawdę nie zapytałem was, jak wy się macie, jak tam pogoda w Polsce. No szczerze mówiąc, nie rozmawiałem jakoś dzisiaj z moją rodziną w Polsce, więc nie wiem, ale wydaje mi się, że też macie ładną pogodę. Mam taką przynajmniej nadzieję. Mamy takie same t-shirty jak bracia, tylko on jest troszkę starszy ode mnie. Po prostu upał, naprawdę jest upał i wiem, że to przeżywam tyle razy, ale tak jak mówię, to jest połowa września, to jest Szkocja, tu powinna być pełnia jesieni, a jest, no jest upał, jest chyba ze 40 stopni w słońcu. Kacperek sobie moczy nogi. Kacperku, ciepła woda? Zimna. Zimna woda, no ale to wiadomo, pierwsze wejście do wody zawsze jest zimne. A ty co, Justyna, wskakujesz, co? No, wskakuję. Dawaj, dawaj. Na główkę od razu. Ogarnęliśmy sobie takiego jednorazowego grilla, bo nie chciało nam się targać jakiegoś takiego całego zestawu. Później łatwo to jest zutylizować, to ma jeszcze takie rozkładane nóżki, jak tutaj widać. No dzięki temu nie musimy kłaść na trawie, na ziemi. Także Justyna się nie zdecydowała, to ja muszę się pomęczyć. Jest taka podstawka, żeby nie kłaść bezpośrednio na ziemi, a to szczególnie dotyczy jak na trawie gdzieś się robi grilla, żeby nie niszczyć trawnika. No oczywiście uważam, że to jest słuszne jak najbardziej. Grill jednorazowy, w środku tam jest brykiet oczywiście, nasączony jest prawdopodobnie już jakimś środkiem łatwopalnym, także szybko się zapali. Położymy tutaj jedzonko i będzie ready. Później to oczywiście zgasimy, wyrzucimy, robimy grilla koło wody. Jest bezpieczniej. Także nie zawsze warto wierzyć reklamie. Grill był reklamowany jako szybko rozpalalny. Wystarczy tylko ogień i 2-3 minuty już wszystko się pali. No niestety tak nie było. Jednak będzie ten grill tak na marginesie, ale musieliśmy się wykazać twórczością, kreatywnością i pokombinować. No i udało się. Kacperek jeszcze kilka lat temu nie siedziałby tutaj tak z nami spokojnie, tylko by tu wszędzie chciał biegać, rozrabiać. No przede wszystkim nie miał takiej cierpliwości, a teraz jest cierpliwy. You patient. Jesteś grzeczny? Jesteś grzeczny? Teraz? Tak? A jak byłeś mały, to czemu byłeś niegrzeczny? Z tobą szok? Chociaż muszę troszkę to sprostować. Co prawda jest cierpliwy, ale teraz bez internetu mu jest ciężko wytrzymać nawet 5 minut. No takie typowo zachowanie typowego nastolatka. Oczywiście nie chcę obrażać żadnych nastolatków, no ale niestety tak to dzisiaj jest. W dobie internetu nas trzeba było wyganiać z domu, a ich, znaczy odwrotnie, nas trzeba było zaganiać do domu, a ich trzeba wyganiać z domu. Dobra, co chciałeś? Hotspot, tak? Mhm. Ty, on, jakiś rodzaj jakiejś takiej, nie wiem co to jest za urządzenie. No, to jest jakaś deska. Tak, ona jest napędzana jakimś silnikiem, ale myślę, że nawet, ja wiem, no chyba spalinowym. A może nie, bateria. Chyba, że jakaś bateria jest.
bo w sumie nie wydaje zbyt tych głośnych dźwięków. Zaraz tam kiełbasa wyląduje i będzie super. Tak wyglądają głodni ludzie, którzy sobie właśnie wymyślili, że nie będą jeść obiadu, tylko odbiorą syna ze szkoły i pojadą zrobić grilla i ten grill się zrobi w 15 minut. A tymczasem grill się robi już 2 godziny. Także bez obiadu i czekając już 2 godziny na grilla. No, tak właśnie wyglądają głodni ludzie. No i chyba mało rozsądnie. No żal mi was, że tego nie czujecie, jak te kiełbaski tutaj pięknie pachną, jeszcze na tle takiej pięknej przyrody. To jest to, co akurat potrzebowałem dzisiaj. No udało się, na szczęście, jak sami widzicie, kiełbaski już robią się pomału gotowe. A ciekawostką jest to, że kupiliśmy je tutaj w Edynburgu, w polskim sklepie. Mamy tutaj dużo polskich sklepów. Bardzo często kupujemy akurat tą kiełbasę. To jest kiełbasa, no nie będę reklamował, ale to jest polska kiełbasa ze znanej polskiej firmy. 100% drobiowa, przetestowana, wypróbowana wielokrotnie przez nas. Wiemy, że jest dobra, że nie zawiera zbyt wielu konserwantów. I na grilla super, na grilla po prostu idealna. Wreszcie, Kacperku, co? Finally. Are you going to eat ten? Mm-hmm. Ten duży? Kacperku, wreszcie, tak? Smakuje? Tak. Justyna? Też. Znaczy jeszcze nie spróbowałam, ale wiem, że będzie dobry. Kolejny cudowny zachód słońca, co nie? Cudowny zachód słońca. I jaka cisza, po prostu no rewelacja. Nie słychać tylko jakieś koniki polne, jakieś owady. My jak zwykle, jak wracamy do domu, to nie możemy dojechać do tego domu, no bo jadąc szkockimi drogami, no to naprawdę ciężko jest nie zatrzymywać się co chwilę i robić zdjęcia. Sami zobaczcie, jak tu pięknie. No po prostu jest cudownie. Tu już jest po żniwach. To co, teraz zabawa z bolami, tak? Bo to się chyba bole nazywa, tak przynajmniej w Polsce. Jestem cała siana. No super. Bo cię przygniecie. To ostatni taki dzień tutaj w ogóle ciepły. Jutro już ma być o połowę mniej, czyli jakieś 13-14 stopni. No już się prawdziwa jesień zacznie, także korzystamy. Ale się Kacperek bawi. Szczerze mówiąc, on nie zna takiego klimatu. Ja miałem babcię na wsi, jak byłem mały, często tam jeździłem i często uczestniczyłem w jakichś żniwach i tak dalej. Także znam ten klimat. On tego nie zna niestety, no ale chociaż trochę poznaje.